Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, ze mną jest... Rekelski, siema. No i witamy was w kolejnym odcinku z Dying Light'a. Chcesz się pochwalić ciekawostką? Jaka była przerwa w nagrywaniu? 2 miesiące. 3 miesiące. 3 miesiące. Nagrywaliśmy chyba 13 maja, 8 odcinek, teraz jest 27 sierpnia, więc pozdrawiamy. Ale to, no, wynikało to z tego, że wprowadziłem ten jeden let's play na kanał i... Musiałem skończyć Tsushima. Dobra, zabierzemy się za zadanie, jak przeżyć w krainie zombie. Ja już może wam pokażę opis tego zadania. Spotkałem Neela Fallona, znanego dziennikarza, który dokumentował wydarzenia w Haranie. Niestety stracił wszystkie swoje notatki. Zostały w torbie w kafejce internetowej, jego aparat zaś leży gdzieś w czarnym samochodzie. Fallon cieszy się dobrą opinią, chciałbym mu pomóc. No i tym zadaniem się właśnie zajmiemy teraz. Co ja mam tu za... Jaką ja mam siekierę, wyśmienita siekiera do odrąbania komuś czachy. Dobra, idziemy. Ja właściwie już nic nie pamiętam, co ja tu mam. Ja o, też mam nie. Mam podwójny skok. Powiem ci, że jest ciężko, nie? Możesz skakać na auto, jak coś, nie? Mogę? A to się nie zabije? Nie dostajesz obrażeń. A no to git. Dobra, to lećmy tam od razu do tego zadania. Lecimy. Jest to zadanie poboczne, nadmienię. Obuły w tym odcinku myślę, że ruszać nie będziemy. Chyba nie. Czekaj, gdzie to było? O, mam skrzyneczkę. Otwieranie zamków średnie. No, to tak średnio bym powiedział. Ja jestem na górze. A, otworzyłem. 67 wytrychów mam, nieźle. Grubo, grubo. Nawet nie wiem, ile mam. Co my tu mamy ciekawego? Kawę i krótki nóż myśliwski. No dobrze. Jak ty wszedłeś do środka? Nie wszedłem, jestem za tobą. Aha, okok. Jezu, jak ja skaczę. Czekaj, tu się ten... O kurde. Czekaj, bo ja już nawet nie wiem. Powiem ci, że ja sam nie wiem, poczekaj. Tu są drzwi jakieś. Tędy otwieranie? Tak, mam chyba wejście. Oho, słyszę klepę, to ty? Chyba jesteśmy. Chodzi... Nie! Wybuchający! Dobra, żyję. A no, faktycznie. Tak, było tu takie coś. Patrz, zakładam kamuflaż. Nie zombie. Co ten zombie robi? Co jest zombie? Łe! To jest zombie, tak. Dobra, nazwijmy go Boomer, bo tak się nazywał w Left 4 Deadzie. Łe! Ale odrąbany łeb. A skąd masz pistolet? Nie wiem. Posążek tu masz. Dobra, ale czy to jest w ogóle to miejsce? Znajdź torbę Fallona, teoretycznie tak. Tak, to jest tutaj, tylko gdzie to? Stare żarcie, notatka 22. A to nie marnuj amunicji teraz. To wcześniej tak chyba. Dużo. Kurde, no gdzie jest ta torba? Nie mogę znaleźć tego w ogóle. To było jakoś po... O właśnie, pod kuto było. Mam taki instynkt, żeby sobie podświetlić przedmioty do zebrania. Może ewentualnie... nie wiem, tu? W środku? Nie, tu jest hałwa. Wow! Chowaj się! Dlaczego? O, shit! Członek patrolu uciekł, co? Jaki członek? Nie wiem, miałem taki komunikat. Karasie, jedzą hasie! Pozdrawiamy naszego wiernego widza w tej serii. Kurde, my coś źle robimy chyba. Może to jest jeszcze niżej. Czekaj. Ale tu się nie da wejść. Nie wiem, nie rozumiem. Nie widzę tu w ogóle opcji wejścia do tego budynku. Chyba, że to jeszcze wyżej. Ale było wejście wyżej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, tylko muszę sobie na pewno zwiększyć gamę, bo ja nic nie widzę. Mam tą torbę, dobra. Jest, tutaj. Gdzie jest aparat? Mój Boże, jesteś niesamowity. Teraz będzie zbawa. Wiadomo. Czarnego samochodu na moście Niesławy. Nie to chciałem usłyszeć. Most Niesławy, a co to za most jest? To ten taki duży? Największy most. Okej. Okay. Aż w dupę się kierował. Nie będzie jak cię wyrąbało do góry. Jak Hankę Moskowiak po uderzeniu w kartony. Ale mam dzisiaj energy 3000. Mam naprawdę dzisiaj, mam takie energy do nagrywania jak nigdy. Właśnie Krain się poci. Powiem ci, jestem trochę zmęczony, ale żyję.
Dobra, będzie dobrze. Chyba. Tak sądzę, nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, mama mi tak zawsze mówiła, więc ja jej wierzę. O kurde! A bo to jak... O kurde, żeś się... żeś się wrąbał. A jak mamy wejść na górkę? A jak się używało tego? Którego? Teraz będziemy sobie przypominać, jak się gra. A, bo tu była tretytka, ten, jak to się nazywało? Tretytka. No, no kurde, no jak to się zwało? Tyrolka. Tyrolka, Tyrolka. No. O. A to nie pod scrollem było? Jak się leczy w tej grze? Ha. Teraz będziemy sobie przypominać całą grę, nie? No i fajnie, to o to chodzi, tak. Nagrywajcie też tak gry, jak kiedyś będziecie nagrywać, to róbcie, także nagrajcie 8 odcinków, a później 3 miesiące przerwy zróbcie. Ale to wiesz, to wynikało z tego, że ja nie miałem czasu, ty nie miałeś czasu, ty jeszcze nagrywałeś Tsushima. No, to bardziej właśnie wynikało z tego, że ten jeden let's play zacząłem prowadzić. Raczej wiesz, i tak byśmy tak trochę nie nagrywali, bo ja kompletnie czasu nie miałem. Mhm. W sumie ta, bo wtedy matury i tak dalej. No właśnie. Także tak wyszło, o kurde, ale horda. Czemu to jest puste? Abym ich rzucił kapciem tam solidnie. Dobra, możemy, czarny samochód. Powiem tak. Możemy bardzo duże rzeczy zdobyć tutaj. Chętnie, ale widzisz, co tu się dzieje, nie? Nie, to jest akurat nic. Zobaczysz, jak będziemy robić takie jedno fajne zadanie. Bo my tu nie będziemy jeden ostatni raz. To się pamiętam. No, coś tak kojarzę, ale dobra, nie psujmy, prawda, innym zabawy. Gdzie jest jakieś czarne auto? Na końcu tam. Aha, no oczywiście, że na końcu. Zwisające z urwiska. Tu jest dużo policyjnych. Ja pierdziel... Dobra, gdzie to auto jest? Nie ma tu tego auta, ono nie wisi z urwiska, co ty mi tutaj? No jestem tam, już za strefą, czekaj. Za daleko jestem. Czekaj. Aż sam szukam. No miało być czarne auto. Dobrze pamiętam? Wait, ja już nawet nie widzę. No czarne miało być. Dobra, może nie będę mówił za dużo razy tego słowa. Wiadomo dlaczego. Dobra, pora na leczonko. Gdzie jest ten czarny samochód? Nie wiem, nie widzę tego w ogóle. Dobra, kończymy odcinek, piszcie w komentarzach. Poczekamy, aż nam odpowiecie. O, tutaj. O, jest bez kitu, a faktycznie wisi. O kurde. Aha, no to świetnie. Mamy lipę. Dobra, za nim? Ja już skaczę. Woohoo! Ale ładna woda. On już spadł? Ładna woda, czysta, źródlana, kropla bez kitu. Ukradziono zrzut, ale czekaj, a gdzie jest to? Pod nami jest samochód. Powiem tak, zombie nad nami lata. No i fajnie. Dobra. Masz to? Tak. Dobra. Aha, to teraz wracamy do Falona, dobra. Prawie się udusiłem, ale to nic. Ja nawet nie wiem, jak tu się tam... Co się robi? Wypływa. Nie, no do góry po prostu. A, tam się płynie, dobra. No, to jest idealna okazja, żeby porozmawiać o życiu. No dobra, opowiadaj, jak życie? Dobrze, bo dzisiaj przyszła mi ta konsola DJ-ska i napierdzielałem 3 godziny Scratche. Scratche? Scratche. Będzie coś na kanale z tych DJ-skich spraw? Mogę zrobić streama, jak robię Scratche, to by było śmieszne. O, to by było ciekawe. Nie, no muszę się nauczyć najpierw, bo to trzeba, no... trochę praktyki. Chciałem to wykorzystać, a tą swoją płytę, ale no... jakoś tam pompki napierdzielę. Dobrze, trzeba być w formie. No, więc muszę poćwiczyć jeszcze trochę. Pierwszy raz w życiu miałem w łapie taki sprzęt. Dobra, witam cię serdecznie. Falus chciałem powiedzieć, Falon, sorry. Falus. Wybacz stary, nie chciałem cię tutaj jakoś obrażać, ale ty śmiesznie płyniesz. Fajus. O, pompki robi, a ten miesz taką zarąbistą żabą. Ja zawodowiec. No wiadomo, widać.
Udało ci się. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Jak się nazywasz? Ludzie muszą o tobie usłyszeć. To jak się nazywam, nie ma znaczenia, bo i tak się stąd nie wydostaniesz. Nikt się nie wydostanie. Ale dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś swoim życiem? Pomyślałem sobie, że udowodnisz mi, że się myliłem. Powodzenia, Fallon. Dzięki. No i wzajemnie. No, spoko, stary. No i dobra. Mamy nowy poziom. Z poziomu przetrwania. Jak to się... Aha, tu. Zobaczmy. Święty spokój? Czekaj, bo ja level wbił. Nie wiem, czy tarcze będą potrzebne. Naucz się stosowania zwłok do maskowania się przed zarażonymi. Raczej... O, to jest fajne, dawaj. Ja tego właśnie, to odblokowałem. Bo tarcze ja kompletnie nie używałem nigdy. Teraz zadanko jakieś. Ten święty spokój możemy chyba zrobić. Co tu jest? Niewielka grupka ocalałych schroniła się w szkole, przewodzi im Erol, były gubernator prowincji, twierdzi, że Rais wydał na niego wyrok śmierci, teraz zbiry Raisa przetrząsają osiedle mieszkaniowe w poszukiwaniu go, może uda mi się ich zaskoczyć. No dobra, to lećmy. Brakuje mi szybkiej podróży w tej grze. No, powinna być. Bardzo mi brakuje, to jest takie... Ale ci dupcie się rusza, Wiadomo. Jak się naprawiało siekierkę? W ekwipunku Z chyba? A nie dało się jakimś takim szybkim guziczkiem? Da... Ała, dało co jest? Się. R chyba? No właśnie. Tak, pod R. Ja mam jeszcze 14 zestawów naprawczych, to mogę naprawiać. Ja 4. Nie wiem, skąd ja tego tyle mam. Jak to wygląda z ekwipunkiem? Ocaleniec zginął, nawet nie zdążyliśmy do niego dojść. Nie dano nam nawet szansy. A, dobra. Ważne, żebyśmy my żyli. Hałas przyciąga wirali. Dobra, wirala to ja mogę nagrać na TikToka. Znaczy nie, nie mam TikToka, żeby było jasne. Zabij zbója. Tego dużego? Co za problem? Proszę nie zabijać. To byli kiedyś ludzie. Byli. Byli, a teraz są... Nie wiem czym. Nie są. Po prostu nie są. Ale ta siekierka jest fajna. Duża. Taka duża? Nie, w sumie nie jest taka duża. Excalibur bym ogarnął. Taka optymalna. Optymalna do moich rączek. Cześć, bo, znasz legendę o Excaliburze, nie? No, ale że grową czy w ogóle? Ogólnie. No. A to też się nazywa Excalibur. Mhm. Że masz expić. Jezus Maria, jak ty mnie w tyle zostawiasz. No bo jak to jest daleko, no ile ja jeszcze muszę tam biec? Halo, gdzie to zadanie? Metrów. Ja pierdzielę. Już się zmęczyłem. No ja się nie dziwię, no taki bieg jeszcze z siekierą w łapie. Ja biegnę z kałachem. Jeszcze lepiej. Skąd ty masz takie rzeczy? Nie wiem, nie pamiętam. Ja się trochę czuję, jakbyśmy na początku byli w tej apokalipsie, później się jakoś schlali po jakimś dobrze wykonanym zadaniu i film nam się urwał i nagle się budzimy. Ty, a skąd ty masz karabin? Nie wiem. Nie pamiętam. Mi się wydaje, że robiliśmy chyba misję i to tak, i było coś takiego, że typy miały karabiny, ich zabiliśmy i ja wziąłem sobie ten jeden karabin. Jakiegoś kiepa chyba podniosłeś właśnie, no. Dobra, jest ta strefa, jesteśmy. Yeah. Jesteśmy na osiedlu. Typowe gęgusy z łukami, karabinami. Dokładnie. I co dalej? Na dach, chyba. Nie wyżej wiem. Chyba, nie? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam. To będzie tak z tego let's playa, nie pamiętam. Jak w BF4 było nie ma windy, tak tutaj nie pamiętam. O nie! Jak tu się przykręca? Jest tu coś na dachu ciekawego? Za pierwszym. Nawet nie ruszyłem wytrychem, a otworzyłem. O!
O, akcesoria medyczne, Lary. O. Kurde, co za głupi zombiak. Chudzio! O kurde. Coś ty zrobił. Chciałbym się, jakbyś wjechał z buta i byś spadł z dachu, to by było moc. Żygoł. Nie ma żygoła. Dobra, muszę się pobawić wytrychem. Tu jest napisane help. A, i to chyba jest po drugiej stronie. Ja już nie pamiętam. XD. Co ja zrobiłem? Dobra, to się weźmie. No tu jest help, no czyli... A to trzeba wejść tu chyba jakoś na dół, tak? Czy jak? Nie wiem. No czemu tu nie jest napisane jak do idioty? Idź tutaj. Wiesz co? Nie wiem. Nie pamiętam. Przegarnąłbym taką czasami podpowiedź. Chyba, że nie wiem, może tu? Wiesz co? Idę na dół. Ja się boję, że ja zaraz się jakoś zabiję dziwnie i... 4 życia mi zostało. Może to nie ten budynek? No już jestem na dachu kolejnego. No i co, masz tam coś? Właśnie sprawdzam. Jak to w ogóle na mapie wygląda? No bo mamy dwa budynki, ale gra mi tak jakby pokazuje ten drugi, tam gdzie byliśmy przed chwilą. Tu jest wszystko zamknięte. A to nie jest... Dobra. Teraz... O właśnie. A gdzie wszedłeś? Wow! O kurde, no to pozdro. O, mamy teraz cele, już idę po ciebie. Reksiu, wróć! Wróć, bracie! Łóżko jego stoi puste. Żyję! Dobrze, znajdź krótkofalówkę. No i to już jest prostsze. No i dobra. O da, kurde, duży. Musimy pistolet znaleźć. Nie, my chyba znaleźliśmy już pistolet. Znaleźliście go czy nie? Gościu się idę w idealny timing z tym pytaniem. Gadamy o znalezieniu pistoletu, a on znaleźliście go czy nie? Chyba muszę się wyleczyć. No co się dzieje? No tylko naparzamy do zombie z łuku, spokojnie. No dobra, nie żyją. Tu jest. Chyba mam to. Czy nie? Podrąbałem ci. Zabrałem ci. Co mnie bije? Dobra, muszę stworzyć tak, apteczki. Poczekaj, bo craft... Aha, do siedla Gabriela 5, dobra. No był crafting w tej grze, było coś takiego. Coveruj mnie. Kurde, czekaj, bo mam animację. Nie mogę jej przerwać. Już nie żyję. Żyję. Już nie żyję. Ale faktycznie, gdzie... jakiś crafting by się przydał. No, właśnie ja mam strzały do robienia, muszę strzały zrobić. Gdzie tu się... Jak się amunicję do tej gry robi? W planach się tworzyło, tak? Dobra. Apteczka 10. O! Oj, tak, to się przyda. Mogę karabin zrobić. Alfa. Czemu nie mogę stworzyć wszystkich naraz? Serio? No to mi się nie podoba. Fajnie, jakby można było od razu stworzyć, nie? Wszystko. No byłoby dużo wygodniej. No dobra. Rozmontuj. Tyle alkoholu się poszło walić. Ale bym to... Ale bym przygarnął. Co? Co? Nie wiem. Szkoda, że nie mogę dać ci tego rewolwera. Rewolwera? Rewolwera. Lobby beryry. Żyga. Dobra, ja sobie porobię jeszcze wytrychy. Wiem, że jest to jakże angażujące zajęcie. Ej,
Ja sobie przeszukam zwłoki. Dobra, przeszukuj, może mają jakieś tam $1000. Przyjrzyj się, ile tu jest tych toreb. No troszeczkę. Czemu te torby wyglądają, jakby miały kokainę w ogóle? To jest takie... Pamiętam, że mówiłeś to chyba w trzecim odcinku, może drugim. Tak, chyba to właśnie tak mi się przypomniało, że chyba to mówiłem już. Chyba to mówiłeś. A może mają w sobie coś z kokainy? Może mają. Dobra, idziemy? No. Ty już poszedłeś, beze mnie. No bo trzeba tak w życiu czasami. Taki z ciebie przyjaciel. No, chyba nie. Dobra, Gabriel 05. Czekaj, tu jest 4. Podpisane jest? No, było na ścianie. Tu jest 4, tu jest 5. Dobra, czyli my musimy iść tutaj. Przeszukałem śmietnik. Jestem z siebie dumny. Niczym nałogowy żul. Dokładnie. Naukowy żul. O, jest wejście po prostu na dole. No tak. Aha, i oczekiwanie pozostałe. Aha, jest jakaś większa lokacja, idę. Dobra. Tak, to jest. Idę, albo nie idę. I na glebę. Slamsy wnętrze, dobra, wchodzimy. Już masz ten, a mi się wczytuje. Ubezpieczaj mnie, no bo mi się najpierw musi wczytać. Jak się lata? O, pod te. Jak się włącza? Pod te. Te, jak nie, latarka. Uważaj tutaj, uważaj tutaj. A co? Od razu spacjaj do tyłu, nie? Bo coś może na nas wyskoczyć. Coś takiego wybuchającego mi się wydaje. Będzie git. Tu się aż prosi o wybuchającego jakiegoś gościa. Nie, nic nie ma. Ale flaczki. O. Uła. Tu otwiera, fajnie, trzeba otwierać chyba, żeby coś znaleźć, kurde. Są ludzie. Gdzie? Women? No właśnie się bije. Nie women, ludzie. Zaczyna. Dobra, to źle zabrzmiało. Women, nie ludzie. Women, nie ludzie. O kurde, weź mi tu pomóż. A tam ucieka jakiś. Amunicji. Proszę nie uciekać. A żeś mnie tutaj zaskoczył. Kurde, tą siekierą strasznie wolno się macha. Taka jest zasadnicza wada. Pałka policyjna. No właśnie, nie wiem, czy lepsza jest broń, która zadaje więcej obrażeń, ale jest wolna, czy mało obrażeń, ale szybka. Mało obrażeń, ale szybka. Później cię odda. O, dzień dobry. Tak, i tak później stworzymy pewnie legendarną jakąś broń. Pewnie tak. Znaczy nie mam legendarną broni. Ty, on mi zablokował strzałę! Co? Co to, wiedźmin? Co? Ty, zablokował mi strzałę. Mi się wydaje, że on jest synem Geralta, a nie, bo Geralt był bezpłodny, nieważne. Każdy wiedźmin jest bezpłodny w sumie. Oj, dobra, bo jest źle, muszę się wyleczyć. Ale udrąbany łeb. Dobra, dawaj. Kurde, gama. Jak oni unikają skubani. Dobra, jeden ma odciętą głowę. Tak, gościu dostał kulkę w łeb i żyje, pozdro. Czyli to już są odporni w miarę. Szkoda, że nie gramy w postala, bym kopnął tą głowę. Oj. Nie kuś. Te krzyki, Boże. No, na górę, nie? Nie wiem. O, winda. Działa winda? A, otwierasz się tu, no. Co ja za wolno wciskam? Nie, jest git. Podwójnie przyciskaj, dwoma palcami najlepiej. Chodź do windy. Ale co dalej? Aha, okej. Myślałem, że winda mnie zabierze. Masz niewykorzystane punkty umiejętności. No ja wiem. Później się tym zajmę. Czemu mi wywaliło z ekwipunku pistolet? Gdzie mój pistolet? Oho. Ty, wywaliło mi ekwipunku pistolet. Pozdro? Takich to ja lubię. Jak ty wszedłeś wyżej? Skoczyłem. A, bo tu jest, aha, okej. Co jest? Ej, no.
Pasja użyj było napisane. Co kurde się dzieje? Nie, ty da się tego użyć? No było napisane spacja użyj. Wejdź na to, przez chwilę byłem. Wyżej, przyjdź na bok, skocz na to po lewej. Teraz na to na prawo. Albo do tyłu, teraz na to na lewo. Na które? Na lewo, na górze. Tutaj on doskoczy? Nie wiem. Mi doskoczył, mi się wydaje. Nie, czekaj. Powiem ci coś średnio. Aż się cofnę. Czekaj. Aha, patrz bo tylko mnie. Można zjechać na tym. Nie, no patrz. Mi doskoczył. Może byłem za blisko, no. A my tu Karima nie znajdziemy? Słyszeliśmy tu Karima chyba, nie? Ty, what? No szukamy Karima aktualnie. Ja nawet nie wiem. Jest napisane. Poszukaj Karima. A, faktycznie. Nie, może w szafie siedzi. Nie, w szafie są tylko stare spodnie wypierdziane. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie widzę cię. Nie! Karim, tu Crane, rzuć broń albo zginiesz. A ty po cholerę się wtrącasz. Ta sprawa cię nie dotyczy. Przykro mi, Karim, ale Errol Asani to teraz mój problem. Pracujesz dla niego? Jesteś głupcem. Byłem jego ochroniarzem, wiesz? Po tym, jak wszystko się spierdoliło i postawili ten mur, dosłownie nas zalali. Ugryzły go w nogę. Zabrałem go do Randala, doktorka ze slumsów, i ucięliśmy ją. Gładziutko. To była nasza jedyna szansa. Gdybyśmy tego nie zrobili, zmieniłby się. Ale ten sukinsyn nigdy nam nie wybaczył. No to się rozstaliśmy. Więc czemu teraz na niego polujesz? Na początku władze wywoziły wszystkich ważniaków ze strefy kwarantanny. Errol powiedział, że leci po niego helikopter, który zabierze nas wszystkich. Potem go pogryzły, a przez to całe zamieszanie nie udało nam się złapać transportu. Po tym, jak włączyłeś nadajnik, usłyszeliśmy, jak Errol prosił o ewakuację. Kilka dni temu usłyszeliśmy odpowiedź z zewnątrz. Stary Zgred załatwił sobie transport. A ja chcę się na niego załapać. A co z Raisem? Nie obchodzi go, aby ten gość? Gówno go to obchodzi. To moja sprawa. Chcę po prostu wydostać się z Haranu. Na bank stąd nie odlecisz. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale po prostu chcę się stąd wydostać. Jeśli cię znów zobaczę, będę się spodziewał najgorszego. Jak chcesz. Powodzenia, Crane. Dzięki czyli za ucięty nas... dialog. Czyli nas oka... Nie, ogólnie życzę nam powodzenia, nie? Znaczy napis tak. Był, tylko nie wiem czemu nie ma te nagrania mi ucina jakoś. Czyli tak, nie będę tu przeklinał, ale chociaż nie wiem, postacie przeklinają, to ja chyba też nie, powiem. Nie, proszę grzecznie tutaj. Nie, ale ogólnie oszukał nas tamten gościu. No. Gnój. Nie dość, że powiedział, że on stracił nogę w jakiś inny sposób, to jeszcze ten, o. No taki kasztan właśnie z niego, no. Wróć do Errola, no to wracamy. Wow! Coś ty zrobił, halo? Żyjesz tam? Tak, skoczyłem za tobą i po prostu skoczyłem i się złapałem jeszcze raz. Dobra, skończymy zadanie, będę musiał te punkty umiejętności wydać. I ogólnie przejrzeć sobie ekwipunek. Właśnie ja też. To jest taki powrót do korzeni, nie? Teraz ten odcinek. Czemu do po korzeni? Po 3 miesiącach. Nauka od nowa. Troszeczkę. Aha, tu, okej. Znalazłeś ich? Owszem. Opowieść Karima o tym, jak straciłeś nogę, nieco się różni od twojej wersji. A więc rozmawiałeś z nim. Edward miał rację, za dużo gadasz. Zostaw gadanie ludziom takim jak ja, a ja zostawię zabijanie ludziom takim jak ty. Cóż, Karim był moim ochroniarzem. Dopuścił do tego, żebym został ugryziony. Ale specjalnie go za to nie winię. Uratował ci życie. Odrąbując mi nogę? Tego samego dnia, kiedy zostałem ugryziony, zaczęto zrzucać leki. Rozumiesz? Powiedziałem mu, że zrzuty antyzyny rozpoczną się za kilka godzin. Musieli jedynie zaczekać. Zamiast tego posłuchał tego swojego konowała. Karim mnie trzymał, a ten rzeźnik odciął mi nogę. Teraz uważa, że powinienem go stąd wydostać. Powiedziałem mu, że to nie nastąpi. Trzeba go było zabić. Zostaw zabijanie ludziom takim jak ja. Racja.
Mogę cię stąd wydostać, Crane. Podoba mi się tu. Pewno załatwiłeś sobie coś na własną rękę. Cóż, nie uda ci się. Zostałeś ugryziony, widać to po oczach. Nie dasz rady przedostać się przez kwarantannę Enkoru. Przez co? Widzisz? Nawet nie masz pojęcia, co się dzieje w prawdziwym świecie. Wydaje ci się, że kogoś znasz, ale on nie ma powiązań ze światem polityki, a tylko to dzisiaj się liczy. Nie wierzysz mi? To pomyśl o tym jako o asie w rękawie, takim planie awaryjnym. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, w tym mieście sprawy nie zawsze toczą się tak, jak teoretycznie powinny. Jeśli byłbym zainteresowany, co musiałbym zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba namalować odpowiednie znaki na dachu. Nie mamy tu farby, więc będziesz musiał pójść jakiejś poszukać. A po drugie, cóż, definitywnie wydostaniesz się stąd w przyjemniejszy sposób, niż się tu dostałeś. Dostałem się tutaj spadając ze spadochronem. Dokładnie tak. Niedaleko jest plac budowy, poszukaj. No dobra, dobra, dobra. Myślałem, że to będzie koniec zadanka. Tutaj taki plot twist dekady. Kurde, nadziałem się na drut kolczasty. Na krót kolczasty się naciąłem. W realu już byś nogę stracił. Nie. A, bo ja przeszedłem pod mostem, pozdro. Dobra, znajdź 3 puszki farby w szpraju. Dobrze. Jak tam masz szpraja? Już jedną znalazłem. Dobra, oko, ok. O, trefa. Gdzie jest? Co ten zombie zrobił? Nie wiem. Pewnie na dachu gdzieś. No właśnie tam jest strefa i nie ma. Co się stało? Coś ty zrobił, gdzie ty jesteś? Odbiłem się od drabiny i spadłem. Na sam dół. Już idę. Dobrze, czekam. Ożyw mnie. No, ale no, gdzie no. Te farby no, w szpraju? No. Tu już jedną podniosłem. Chyba, że to na dole jest. Właśnie nie mam pojęcia. Dobra, tym razem się nie odbiłem od drabiny. Chcesz robić interes? Ty Viral się po ścianie wspina. Co ty jest? Mówisz? On się od samego dołu wspinał po ścianie, nie po drabinie. Ty schodzi po ścianie. A bo w ogóle na dachu jest bezpieczna strefa, to tu na pewno nie będzie tej farby. Jakim cudem? On seryjnie się po ścianie wspinał. Teraz jestem w szoku, pierwszy raz to widzę. No nie widzę tych puszek. Też nie. Jestem tak blisko monitora, że mógłbym oślepnąć, nie? Nie no, na dole nic mi się nie pokazuje. Przez drzwi też się nie da przejść. No przeszukałem całe ten. Całe te? Zasypanek. Nie wiem. O, jest jedna, na górze była. Dobra. Już mamy 2 na 3. Bez kitu oni się po ścianie wspinają, co jest nie tak? Nie wiem, ale jestem w szoku.
Dobra, jeszcze jedno. Nie no, handlować na razie nie chcę. No gdzie jest ta farba? Chyba, że tu? Dobra, całe piętra po kolei posprawdzam. Tu nic. Ale miałem fart. Ja się zbugowałem. Mam laga mózgu. Nie wiem. Ja też, totalnie. No kurde, no byliśmy wszędzie. A jakieś drzwi na dole się da otworzyć? Nie. To tylko zombie. Nie, na dole tego nie ma. Nie wiem, jakieś pomysły? Nie? Bo jedna farba była faktycznie tutaj, gdzie są te... te wiadra. Zrobiłem dokładnie wcześniej to samo. Jeden do jeden zrobiłem to samo. Idę po ciebie! Łoki! Co ty masz za strójek z Bloodborne? Nie wiem. Przy okazji sprawdziłem, jak kamuflaż działa. No gdzie ta puszka? Jak ja nie lubię takich zadań. Znajdź puszkę. A mogę się wspomóc internetem? Możesz, a ja w tym czasie rozdam punkty umiejętności. Trzecia na kawałku da... Trzecia na dachu nie opadał kawałka blachy. Czyli na samej górze. Okej. Kordę no! Znów się zbugał. Wracaj mi. To... ta postać jest upośledzona! Wejdź na samą górę. Albo dobra już. Znaczy, tak jak mówiłem, ja sobie punkty rozdawałem. Dobra, dobra. Tu już idę. O, blachy? Jakiej blachy? Zaraz się dowiemy. Jak ja tu żadnej blachy nie widzę. No i co? Internet kłamie, widzicie? Nie ufajcie im. Jakiś gościu jest. No tak, tu jest handlarz. Blachy, który można zyskać. Tutaj! Nie no, przecież tu już podniosłem. Dobra, a druga? Nad wejściem do... Nad wejściem do czego? Druga na samej górze przy jednej z drzwi prowadzących na dach. Teoretycznie tu jest jedna drabina. Tu jest no, drabina. Coś nie za bardzo. I właśnie nie widzę.
Internet kłamie, nie ufajcie. Mhm. Chociaż poczekaj. Nie, mam. Masz? Tak. Gdzie? Aż tu się pójdę, nie? Już tutaj, ci pokazuję. Poważnie. Tak, to było tu na rusztowaniu. Nie wierzę. Dobra, to leci. Lejmy! Co? No tak. Już po ciebie idę, Wisiu. Trzymaj się. Lecimy, nie śpimy. Dokładnie. Dobra, weź na dach i użyj farby. No dobrze, dobrze. Moje ulubione powiedzonko. Lecimy, nie śpimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Chociaż w pracy dzisiaj spałem. No i dobrze, tak trzeba żyć. Ja miałem dzisiaj szkolenie z komunikacji w pracy, było śmiesznie. A, tu się tak wspinało dziwnie. Gdzie się tu szło? Na ten metalowy, kurde, ja zawsze tak wchodziłem. Nie wiem, czy to dobra droga, nie obchodzimy to. O, nie możemy tam przejść. Lol. Widzisz, tak się nazywa, to się robi parkoury, nie? Znaczy, tak się robi hip-hop, dokładnie. A przepraszam, ty położyłeś puszkę i nagle ona magicznie pomalowała, tak? Serio? No dobra. Aż na odcinku chętnie to zobaczę, nie? To zaciekawiło. No po prostu położyłeś puszkę i nagle się pojawiła litera. Dobra, pomalowałem dach. Dobrze. Teraz ostatnia rzecz. W szkole, w szafce na drugim piętrze jest torba. Chciałbym, żebyś mi ją przyniósł. Ponieważ wiem, że ją otworzysz, powiem ci od razu, że jest tam 24 miliony 700 tysięcy dolarów. Jedna trzecia jest twoja. Jeśli zdołasz przynieść tutaj tę torbę. Czemu Edward nie pójdzie? Jest tam zbyt wielu gryzoni. Nie mogę ryzykować jego życia. Bez niego byłbym zupełnie bezbronny. To twoje pieniądze? Większość to depozyty ludzi, którzy już nie są ludźmi. Zabranie tych pieniędzy to nie przestępstwo. A może chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie zabrałeś portfela zabitego zarażonego? Znajdę tę torbę. Zabierałem, przyznaję się. Ci nie powiem. Kiedy przyniosę pieniądze, zabiorę ci radio. To nie do przyjęcia. Ale i tak się zgodzisz, nie masz wyjścia. Jesteś gorszy od Karima. Dobrze, więc niech będzie jak chcesz. Ja jestem najgorszy ze wszystkich. Przyznam się z ręką na sercu, tak właśnie było. Zabierałem portfele umarłym. Dokładnie, okradałem zmarłych, tak. To się nazywa... Czekaj, to się... Kie na cmentarno. Nie na cmentarno. Jezus Maria. Ale to nie jesteśmy na cmentarzu, więc w sumie chyba to nie... O, nie, czekaj. O, ty! Da się tak? Czekaj. O, jestem. Ale i tak bez sensu, że tu wlazłem. Aha, bo tędy, dobra. No dobra. Idziesz do mnie? Staj się? Nie umiem. Od drugiej strony drzwiami po prostu. Ja? Na dole drzwi są, no. Na dole, że za drugi... Kurde, długie to zadanie. Dobra. Po prostu obejdź to. No idę, już idę. No chodź przez tę dziurę. Nie idę przez tę dziurę. Narrr. Jestem. W tej dziurze. No dobra. Szanuję. Bycie w dziurze zawsze spoko. Ale wow. Flaczki. Dobra, where ta torba? Łe. Pusta, oczywiście. Łóżko jego stoi puste. Czy ty zginiesz kiedyś? Co jest nie tak z tym gościem? Nie miałem wyboru. Karim mnie ostrzegał, żeby ci nie ufać. To nie taki ktoś, naprawdę zabrałbym cię ze sobą. Skontaktowałem się z ludźmi od ewakuacji, kiedy szukałeś farby. Chcieli mieć, kto ze mną leci. Ten gość jest niemożliwy, nie wiem, czy on jest jakiś zbugowany, czy co? Nie wiem, kim jesteś, ale oni ewidentnie wiedzieli, bo powiedzieli mi, że nie mam. O, odciąłem łeb dla pewności. Idziemy na górę, dawaj. Niestety nie ma żadnych pieniędzy. Przykro mi, Crane, ale muszę wydostać stąd swoją rodzinę. Ja
jestem twoją rodziną. Znajdziesz tam trochę użytecznych rzeczy. No tak, powiadasz. To ci obiecywałem, ale tyle tylko mogę ci dać. Dziękuję jeszcze raz za wszystko. Powodzenia. A czemu my nie wejdziemy tyłem po prostu, halo? Nie wiem. Zamiast przedzierać się przez te zombie i wejść na dach sobie... A, dobra. Wiesz, czasami... Krain lubi na opak. Czasami logika leży w tej grze, muszę przyznać. Dosłownie, nie? Skrzynkę ominąłeś. O. O, Karim. Ty ile tu skrzynek? Szkoda, że się otworzyć ich nie da. Mam 99 plus wytrychów, starczy mi do końca gry chyba. Wydawało mi się, że byliśmy dogadani. A mi się wydaje, że teraz dogadamy się lepiej. Ale jeśli chcesz mnie zastrzelić... Może innym razem. Zostawił kilka zabawek. Zamierzałem je zawinąć, ale pomyślałem, że nie, że Krain na nie zasłużył. Niech on je sobie weźmie. Jesteś prawie w porządku, Karim. Prawie. Do następnego razu. Powodzenia, Karim. Dokładnie. No dobra, no, dzięki jeszcze. Stary, dzięki, dzięki. No, długie strasznie to zadanie. Długi kwestik, muszę długi. Przyznać. To się da otworzyć? Oczywiście. Ty, nie dało się przyznać. Flary, dobra, zasobnik panie. Ratunkowy. Aha, i to do kwatery to, mistrza. Oj, za to trochę ekspo dostaniemy, dobrze. Lol, zacząłem animację i ty mi ją ukradłeś, jak to się stało. Gdzie ty mi grzebiesz tymi rękami? To. No zobaczysz na nagraniu. Jak mi grzebiesz. O baseball. Dobra, to myślę, że możemy tu kończyć, bo przedłużyło się dosyć mocno. O, mogę się od ciebie odbić, ty. Patrz. Na jak? Gdzie ty jesteś? Czekaj. Za tobą. Dobra, także tu skończymy w następnym możemy odcinku. Nie wiem, czy będziemy fabułę robić, czy dalej poboczne, zobaczymy. Kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Dying Lighta w kołopie. Na razie. Eo.